Nazywam się Teresa Filipek. Urodziłam się bardzo dawno, w 1948 roku, ale pod koniec. 30 listopada dokładnie. Mieszkam w Żarowie od urodzenia. Znaczy urodziłam się w Milanówku, w szpitalu PCK. To też jest cała historia. Teraz on już od dawna nie istnieje. On był stworzony dla mieszkańców Warszawy, powiedzmy, czy tam powstańców, no. Aha. Kto się tam uchował, że tak powiem. A tam przyjmowała znana mojej mamie lekarka, którą przypadkiem spotkały się przypadkiem po wojnie i zaprosiła mamę tam. Więc urodziłem się właśnie w Milanówku, ale moi dziadkowie, znaczy rodzice mojej mamy, mieli, znaczy zakupili tą działkę w Ożarowie. Szczerze mówiąc, nie wiem, chyba już w czasie wojny był ten dom w stanie surowym. Bo już babcia tam tuż przed powstaniem, moja mama z moją babcią, dziadek już nie żył, przyjechały, już mieszkały w Ożarowie, znaczy w tym domu, więc część tam była jakaś wykończona. Czyli wasze związki waszej rodziny z Ożarowem, można powiedzieć, od kiedy? No, 38. Okej. Dziadek zmarł w 38. A już był, nie wiem czy był dom, no jakieś tam zalążki domu powiedzmy były. Bo to była jego, znaczy współwłasność babci i dziadka. A kim byli dziadkowie? To też jest ciekawe. Dziadkowie mieszkali w Warszawie. Byli ze wsi. Znaczy babcia pochodziła z Podostrołęki. A dziadek z Kiernozi, ale dziadek to jest Łowicz, pani Waleska, te tereny. Dziadek był, wyciągnął czarną kulę i był w wojsku rosyjskim, to był zabór rosyjski, przez jakieś, ja nie pamiętam, 12, to poczucie czasu, 12 lat. Co to znaczy wyciągnąć czarną kulę? Na takich wiejskich terenach były takie, no nie wiem co, komisje poborowe, nie wiem co. I nie powoływano, znaczy i to był obowiązek powołania do wojska rosyjskiego. Można było może jakoś oszukać, w każdym razie nie wiem dlaczego akurat tak to było zrobione, że czyli to losowo. Okay. Czyli to po prostu było tak, że gromadzono... tak, całą tą wieś, tak. I tych, którzy tam no, akurat byli w wieku poborowym, w ten sposób wybierano, no bo nie jakaś większa pula, tylko no nie wiem, no w każdym razie tak to się utarło w rodzinie, taka była informacja. I w tym wojsku, on był gdzieś nad Bajkałem bardzo, bardzo, ja nie znałam dziadka, więc to są tylko opowiadania z trzeciej ręki. No w każdym razie został tam w tym wojsku, zrobił kurs felczera. Więc był jakby czymś w rodzaju lekarza. I pracował w Straży Pożarnej, tam na Chłodnej, gdzie jest teraz Muzeum Straży Pożarnej. Potem w tramwajach, ale jako felczer właśnie. Coś w rodzaju lekarza. Jeździł do pożaru konnym wozem, coś tam. No, w każdym razie przez to swoje felczerowanie był takim też wziętym, ja wiem, golibrodą, no trudno powiedzieć. W każdym razie w ten sposób jakoś finansowo nieźle byli sytuowani, chociaż no, start był bardzo nisko.
Potem jak dziadek pracował w tramwajach miejskich, to tramwaje miały płacono czesne na wyższych uczelniach. W ten sposób moja mama skończyła SGH. No bo tak nie, aż takie pieniądze to nie były, że można było, to było przed wojną sfinansować. Przed wojną, okay. Przed wojną. Przed wojną. No i, właśnie kupili sobie dziadkowie ten tutaj jako taki, powiedzmy, miejsce na letni dom, a mieszkali w Warszawie na Woli, na Staszica. Czyli to jest ten letni dom, tak obrazując to, to jest osiedle Mickiewicza, rozumiem, że w części tak. Dawna kolonia Franciszków. Tak, tak się to nazywało. To jest róg graniczny i Prusa. No, mniejsza z tym. To już był koniec graniczny, jak to graniczna. No, to był koniec może Ożarowa od południa, dlatego graniczna. A Prusa to już była ostatnia ulica, dalej pole. Okay. Już z okien naszego domu widać było linię kolejową. Aha. Teraz tam oczywiście jest zabudowane szczelnie, ale tu już historia Ożarowa właściwie tej działki, tego domu. Graniczna, jak się skręca z Mickiewicza w Graniczną, na zachód, jest jakby ślepą ulicą w zasadzie, dlatego że tam były pola i kupiono tę działkę tak zaślepiającą, że tak powiem, ulicę. Zbudowano tam dom i teraz idzie tylko taka wąska ścieżynka, żeby to przedłużyć. Więc to już był koniec Ożarowa od zachodu. I wracając do historii pani rodziny, to jest jakby mieszkanie jest na Staszica. Tak. Jakby typowa, można powiedzieć, taka inteligencka, jak ten pomysł na życie, a działka jest pod Warszawą na dom letniskowy. Tak, tak. Okay. No dom był taki, by jakoś właśnie jako niecałoroczny, że tak powiem, planowany i bardzo długo, dopiero moje dzieci to zmieniły, były kraty w oknach, we wszystkich oknach były kraty. To co prawda na tym etapie budowy nie zapobiegło kradzieżom straszliwym jakimś, ale ja powolutku i doprowadzono do stanu, że tak powiem, użyteczności wszystkie pomieszczenia. Natomiast też trochę próbując zadbać o historię, to co się dzieje, że przenosicie się wszyscy do Ożarowa? W sensie, jak też przeżywacie wojnę? No bo to też jest jakaś tam wstrząs, nie? Więc to jest tak. Rodzice. Matka mojego ojca z rodziną, bo mój dziadek ze strony ojca, dziadek Filipek, był takim bardzo wziętym krawcem, miał pracownię krawiecką. Wcześniejszych jakoś nie znam historii, ale dziadek był też cyklistą mianowicie. I jeździł na Dynasy, gdzieś tam na jakieś wyścigi i w 11 chyba roku sądzono, że się przeziębił na tych Dynasach, a on zakaził się, panowała wtedy czarna ospa. I w 1911 zmarł dziadek, ojciec mojego ojca. Zostawił żonę z tą całą pracownią, uczniami, czymś tam. No oczywiście to nie było mowy, żeby to prowadzić. I babcia Filipek, babcia, mama mojego ojca, zamieszkała na Placu Zamkowym. No, z trzema synami.
A rodzice moi poznali się, byli z firmą ewakuowani przed, tuż przed wojną, czy może już po wybuchu, nie, po wybuchu wojny. Do firma cała. Krawiecka. Nie, krawiec już umarł w 11, koniec. Dobra. Babcia tam ciągnęła jakoś sprawę. Babcia Filipek, znaczy matka mojego ojca, jakoś miała taką malutką pracownię, coś tam, ale to już było, to już było nie to. A ta firma, w której pracowali moi rodzice, to była Standard Nobel. Oboje byli księgowymi, więc po prostu wyjechali, no, że tak powiem, służbowo, byli ewakuowani, nie wiem, do Krakowa. I tam mieszkali, firma wynajęła mieszkania. Nie wiem, jak to było, jak to wyglądało, bo potem pracowali też jako księgowi w firmie niemieckiej, takim Staatliche Getreide, jakiejś zbożowej, coś tam, gdzie zatrudniano Polaków. No to ich uchroniło przed egzekucją, że tak powiem, ale tam się dobrze znaleźli, nawiązali przyjaźnie, no młodzi ludzie i tak. No w każdym razie tam się moi rodzice poznali i byli w zasadzie w czasie wojny w Krakowie. Ale tutaj była babcia, mama mojej mamy. No i jakieś tam wydarzenia rodzinne. Brat mojej mamy zginął w wypadku samochodowym tuż po wojnie jakoś, tam on był w PPS-ie, coś tam. No w każdym razie przyjeżdżała tu mama w związku z różnymi tam wydarzeniami. Tuż przed powstaniem moja mama z babcią, nie wiem, coś tam w legendzie oczywiście rodzinnej było tak, że w takich chusteczkach na głowie, w opaskach, zaszyły sobie tam jakieś złote monety, takie te ruble, coś tam. Babcia jak był mama mojej mamy, jak był jakiś przypływ gotówki, to kupowała to było święte w ogóle, tego nie należało, tylko dopiero jak będziemy z głodu umierać, prawda, to wtedy można to wydać. Także ja to jeszcze pamiętam, te złote monety, to były ruble chyba. I zaszyły sobie to w tych takich chusteczkach na głowę i jakieś tam paskach w tym. I przyszły w letnich sukniach, to w sierpniu, w letnich sukienkach przyszły do Żarowa i wybuchło powstanie. No już tam nie wróciły. To mieszkanie, no nie było to własnościowe oczywiście mieszkanie, to było wynajmowane. Ten dom stoi i to mieszkanie, no ja tam nie byłem, znaczy z jakichś powodów, nie wiem, chyba sentymentalnych, nie chodziły tam ani... W Warszawie, tak? Nie, w Warszawie na Staszyca. W Warszawie na Woli na Staszyca. No a tutaj przyszły, po powstaniu. W czasie, tuż po powstaniu, jakieś były, wiem, że jakaś, nieprecyzyjnie to, no ale powiedzmy, że było całe mnóstwo ludzi się przewijało przez ten uciekinierzy z Warszawy. Taka organizacja, no chyba K, pan Chruściński, Rubik, oni są wymieniani. Któryś tutaj z tych Walka pozycji. Taka zielona książka. Tak. Okay. To byli nasi sąsiedzi. Wszyscy, znaczy z tego co. Ja tego nie pamiętam oczywiście, ale z tego co zostało w pamięci rodziny, rodziców. Zwłaszcza mamy, bo ojciec chyba był jeszcze długo w Krakowie, potem w Warszawie, jakoś dostał mieszkanie, coś tam pracował. Babcia się nie bardzo, to tam były rodzinne sprawy, babcia się nie bardzo zgadzała na
na krótko mówiąc, nowego zięcia, bo to było drugie małżeństwo, znaczy wtedy nie było jeszcze, mama nie miała rozwodu jeszcze w ogóle z pierwszym mężem. No, ale w każdym razie ojciec był, jeżeli to w Krakowie albo w Warszawie, a mama już z babcią była tutaj w Ożarowie, na miejscu. No i była bardzo taka szeroka akcja wykupywania z tego Dulagu, tam z Pruszkowa, jakoś i między innymi też taką stacją, że tak powiem, przechodnią był ten dom. Aha. Nasz. Wiem, że jakieś, nie wiem, jakieś piwnicach, ktoś tam się ukrywał. Jakiś był też, była taka historia opowiadana w rodzinie, że przyszedł tam człowiek, którego uważano za niemowę, bo on nic nie mówił. Był cały zakrwawiony, on się wydostał spod stosu trupów przy rozstrzelaniu, przy tej rzezi Woli. I no oczywiście tam jakoś, nie wiem, spalono te ubrania, tam nie wiem, zmieniono jakoś. No w każdym razie on tam przebywał w tym domu, no mieszkał, trudno powiedzieć mieszkał, no bo to były puste, no powiedzmy, że mieszkał. Wraz tam z jakimiś mnóstwo, no, i z rodziną, i jakimiś obcymi ludźmi. Teresa, ale muszę to uzupełnić. Mm-hmm. Kwestia dla mnie takiej logiki, że jeśli pani mówi, że trudno powiedzieć, że mieszkał, bo to były puste pokoje, no przecież mieszkała tam pani mama z pani babcią. Tak, ale w jakiejś tam części, w okay. kuchni, w takiej, okay. w takiej maleńkiej. A reszta była w stanie surowym, no nie miały podłogi. Ja jeszcze pamiętam w czasie, ja wiem, moich pierwszych lat w szkole podstawowej, no to jakieś 10 lat miałem chyba, położono podłogę tam są trzy pokoje w naszym domu, w trzecim z tych pokoi położono podłogę dopiero, a to były tak zwane pustki. Znaczy nie było podłogi, tylko fundamenty. Mieliście na część swojego domu pustki. Tak. Okay. No w każdym razie to jak mówię, to był taki no, stan surowy kompletnie. I było tam mnóstwo tych ludzi. Część rodziny, część znajomych, część właśnie zupełnie nieznajomych, jako taka stacja przejściowa tych wykupionych, bo tam jakoś były jakieś. To też pokazuje na żywe albo zdolności organizacyjne, albo kontakt, można powiedzieć, z jakąś, nie wiem, z ludźmi, którzy się tym zajmowali, albo pani babki, albo pani mamy. Tak, mamy, głównie mamy, bo babcia była bardziej, że tak powiem, skupiona na takiej części, jakby to powiedzieć, no żeby nie umrzeć z głodu, krótko mówiąc, żeby cała ta... Znaczy? No uprawia, na przykład sadziła, opowiadała mi to babcia, ja jeszcze pamiętam. Babcia umarła w 69. Miała różne pomysły, no właśnie, jak mówię, żeby nie umrzeć z głodu. Wymyśliła sobie, że posadzi truskawki. Nie wiem, skąd miała te flance tych truskawek, może gdzieś tam one rosły, nie wiem. Może już wcześniej były, jako na działce. I te truskawki jakoś tam zgromadziła. Były czynne sklepy. Pani Górskiej na Mickiewicza, róg naprzeciwko Palucha. Tak. Był sklep, teraz tam jest piękny ogród. Zburzono to. Taki duży kasztan był? Tak, tak. I tam jest... na rogu był sklep. To nie jest róg Witosa? Po schodkach. I... Nie. To jest róg Granicznej. Róg właśnie, Granicznej, tak. Naprzeciwko Palucha. O! Więc i w tym sklepie właśnie babcia, jak te truskawki dojrzały, no to tam się okazało, że można je przez ten sklep, czy tam w tym sklepie, czy jakoś tam sprzedać. No a że tak powiem, ciągnąc dalej sprawę tego pana, który tam się wydostał spod tych stosów trupów, to w jakimś momencie przy tej trosce o życie,
moja mama z jakąś tam kuzynką, już nie umiem powiedzieć z kuzynką, czy jakąś obcą zupełnie osobą wśród tych przebywających tam, no bo trudno powiedzieć ukrywających się, bo tam nikt specjalnie nie ścigał, bali się Własowców, mama opowiadała. Kim byli Własowcy? To były te oddziały Ukraińcy? Łotysze? Natomiast Niemcy, znaczy wcieleni do armii rosyjskiej. Niemieckiej, niemieckiej, znaczy w Wehrmachcie. To jest istotne, żeby to zostało, bo nie wszyscy będą mieli ten sam poziom wiedzy historycznej, więc takie rzeczy trzeba też tłumaczyć. A dlaczego bali się bardziej Własowców niż na przykład Niemców? Według tego, co ja pamiętam, co mi mówiono, bo nie wiem, jaka była ogólna, byli bardziej okrutni, bardziej jak to zostało w mojej pamięci, tacy dzicy, że tak powiem, znaczy tacy nieobliczalni, nie można było, no, może tak. Poza tym były przypadki, byli bardziej nastawieni na, byli też bardziej przekupni, znaczy nastawieni bardziej na zysk, na jakieś dobra materialne. Grabież, tak. Jakiś był taki przypadek. Były jakieś przypadki takiego właśnie no, morderstwa, powiedzmy, grabieży w okolicy. Nie umiem powiedzieć gdzie, ale gdzieś tam Piastowie może, jakoś tak, no gdzieś w pobliżu. I mamy historię tego człowieka, do którego wracamy. Wracamy. No, ale w trosce o to, żeby wyżywić całą tą grupę ludzi, którzy tam zmieniali, to wszystko było płynne. To moja mama z tą właśnie jakąś drugą panią wymyśliły, że będą piekły bułeczki i sprzedawały. Z czego były te bułeczki? No z mąki bezwzględnie. Miały być maślane. Ale jak zaczęły piec te bułeczki, ktoś gdzieś zdobył tą mąkę, nie wiem, jaki tam, znaczy, co było tym surowcem, może ktoś przyszedł z jakimś zasobem. To się okazało, że ten pan nie jest niemową. Nie mógł patrzeć, jak one piekły te bułeczki, bo obie panie nie miały kompletnie do tego żadnego drygu, pomysłu, ani czegokolwiek. Okazało się, że są piekarzem. No i pomógł im piec te bułeczki, interes się rozwinął, że tak powiem, no i dało się, bo tam były również dzieci. Między innymi moje stryjeczne rodzeństwo. Troje dzieci z mamą ich, bo stryjek, czyli brat mojego ojca, zginął w Majdanku. No i a babcia Filipek, ta babcia po krawcu, była w Buchenwaldzie, znaczy jakoś ją zabrano na roboty, coś w każdym razie była w Niemczech, w obozie. Potem wracała piechotą z Niemiec, z takim wózeczkiem, który jeszcze gdzieś tam, takim, no im. Tak, pokazują to na filmach jakby. A finalnie gdzie wracali? Do tego mieszkania na Starówce, której nie było? Nie. Starówka była zburzona kompletnie, więc tam nie było mowy w ogóle, do Krakowa. Bo tam rodzice mieli, znaczy ojciec, mieli służbowe. No służbowe mieszkanie, wynajęte przez tą firmę na Łobzowskiej w Krakowie. Ale zaprzyjaźnili się z właścicielką kamienicy, bardzo taką samotną panią.
po Sorbonie, taką bardzo z krakowskiej inteligencji. Ale bardzo ta Ciocia Bielicka w tych wspomnieniach. W każdym razie ta rodzina ojca, w tym jego matka, babcia Filipek, przyjechać do Krakowa. Okay. Babcia po wojnie wróciła do Krakowa. Patrzę, jak to było chronologicznie, bo dlaczego ci, to moje rodzeństwo, ci troje tych stryjecznego rodzeństwa, oni starsi ode mnie Czemu tam trafili, tak? Czemu byli w Ożarowie, a nie w Krakowie, bo tu przyjechali, nie wiem, uciekli. Już po wybuchu powstania w sierpniu uciekli i byli w Ożarowie, w tym naszym domu w Ożarowie. No i trzeba było ich właśnie jakoś wyżywić wszystkich, bo nie wiem, czy to były jedyne dzieci, może tak. Potem jednak trafili do Krakowa. Nie, już się. Aha. Chyba jednak trafili do Krakowa. Po wojnie, już po wojnie. Po wojnie. No, ale tak, no ale piekarz pomógł wypiekać bułeczki, jakoś nie umarli, nikt nie umarł z głodu szczęśliwie. I jakoś się tam potem rozlokowali. No to tyle. I wspomniał pan, że musieli być jakoś zorganizowani, czy tam. Bardzo pamiętam ze swojego dzieciństwa, że było nas, mieszkańców, stosunkowo niewiele. W tej kolonii Franciszków. I wszyscy się bardzo. Znaczy, były bardzo ożywione te kontakty towarzyskie. Państwo Zielińscy. Ja już pamiętam tylko panią Zielińską. Nie wiem, kiedy pan Zieliński, chyba przed wojną. Bogdanowicze. To jest Prusa Bogdanowicz. Nie wiem, czy. To rolnicy. Rolnicy, właściciele gospodarstw. Pani Ziętarska, też tylko panią Ziętarską znałam. No, znałam, można powiedzieć. Nie chciałem pani przerywać, ale wydaje mi się, że lepszą metodą będzie dopytać o każdą z tych rodzin. Bogdanowicze, rozumiem, że albo rolnicy, albo zarządzający gospodarstwami, ale mieszkający właśnie na kolonii Franciszków, czyli tak, tam. Tak. Ziętarówka zaś, Ziętarscy. Nie, Ziętarscy mieszkali na. Pani Ziętarska mieszka na Mickiewicza. Okej. Okay. I Ziętarscy, pani Ziętarska. Franciszkowie nie miała ziemi, że tak powiem, ale. Bo mówiło się. Zastanawiam się, czyja była tutaj, tam właśnie, gdzie jest Paluch, czyje to było, Mierzejescy może? Być może, ja nie tak. znam tych rodzin. Tak, rozumiem. Natomiast myśląc o słuchaczu, bo funkcjonuje takie pojęcie części Ożarowa, po prostu się Ziętarówka. I to ta Ziętarówka jest. To była własność państwa ziętarskich. Ale po wojnie, no tak można powiedzieć, po wojnie, bo ja to z dzieciństwa pamiętam. Być może bo to była pani Ziętarska, matka pana Ziętarskiego, tego radiowego, jeśli pan słucha. To wesele państwa ziętarskich odbywało się właśnie na Mickiewicza. I te na słupach były strzałki, pamiętam, takie dla gości. W każdym razie
mieszkała pani Ziętalska, mieszkała na Mickiewicza. No, powiedzmy naprzeciwko Pejkowiczów. Bliżej, Kolejne nazwisko Pejkowicze. Oni się już pojawiają w tej historii. Natomiast gdyby pani mogła też napisać... To by... Znaczy pan Pejkowicz był jakimś... Ja nie wiem, czy... Ja jego nie pamiętam, nie kojarzę osoby. Dom Pejkowicza był... To jest w tej chwili graniczy z drukarnią. Tak. Teren, gdzie teraz jest drukarnia, to był, należał do... Mówiła pani o tym, że ci ludzie się żywo kontaktowali. Tak. I teraz jakby co sprawiało, że te kontakty były takie żywe? Ja próbuję sobie odpowiedzieć. Z jednej strony to wszystko było jakby... wzięło się z tej spółki, która jakby dysponowała parcelami, więc sprowadzali się tam pewnie podobni ludzie. Jakby skąd się wzięły takie żywe kontakty? Jak pani to widzi? Albo że było mało ludzi, musieli sobie jakoś tak, radzić? Moim zdaniem, znaczy tak sobie teraz myślę, że to dlatego, że było ich stosunkowo niewiele, wszyscy je znali. Okej. Tak jak, nie wiem, na wsi czy gdzieś tam. Wszyscy się znali, wszyscy się jakoś tam wspierali. Wszyscy byli w podobnej sytuacji. No, były wyjątki. To jest taka historia z państw, panią Smolińską, znaczy jej mężem. Jakieś były... Musi pani przynajmniej zagaić, tak żebyśmy nie stracili tego wątku. Tak. No dobrze, zostawmy. Były wyjątki, ale bardzo nieliczne. Ale w zasadzie wszyscy sąsiedzi się wspierali. Wszyscy byli w podobnej sytuacji, jak mówię. I jakoś stworzyła się pewna wspólnota taka i też towarzysko. Pamiętam jakieś takie sylwestry szalone, że tam, nie wiem, był zwyczaj przedziwny. Nie wiem, skąd on się wywodził, czy z jakichś ludowych tych zamieniania furtek w ogrodzeniu. No, a byli to ludzie bardzo dorośli. No. Może nie staruszkowie, ale ludzie dorośli, absolutnie. No, ale właśnie... różne święta, imieniny, urodziny. To były wspólne. Okej. No. No tak, no to... Jak liczna była to grupa? Kolonia Franciszków, bo w zasadzie mówi pani o tych, o takim tworze już. No pomyślę. Białkowie teraz, zresztą też i z, że tak powiem, z tej drugiej strony. Okej. Też, teraz Franciszków to jest chyba też i tam, gdzie mieszka doktor Orszik, czyli 3 maja. Tak, to tak, się tak, teraz tak, nazywa Franciszków. Tak. No bo doktor Orszik, znaczy nie ten, który był tutaj na spotkaniu, tylko ojciec jego. Tak. Też był bardzo, że tak powiem, no... Tata. W tej, tak. Tata tego pana, który był tutaj. Oni jakoś no, współpracowali. No nie umiem tego jakoś rozwinąć. W porządku, ja rozumiem, kilkanaście i towarzysko, tak, kilkadziesiąt rodzin. I w różnych tam konfiguracjach, ale zawsze można było, że tak powiem, liczyć na jakąś taką pomoc sąsiedzką, powiedzmy. To też nasz kieruje, już wychodząc z tej kolonii Franciszków, jakby państwa takich relacji sąsiedzkich do takiego szerszego spojrzenia na gminę, że jesteście, można powiedzieć, wy, trochę warszawiacy, trochę mieszczanie, trochę inteligencja, ale też przecież działa huta, działa kamień, są kamienice czynszowe, są rolnicy. Jak to wszystko wyglądało? Gdzie się te grupy mieszają? Jak wygląda, jakby no,
mam nagle poczucie takiego wyizolowania. Czy mylę się? Nie. Nie. To było wyizolowanie. Nie. To... znaczy... może ja to źle postrzegałam, no, jak dziecko, ale nie było, nie było jakiejś... Byliśmy, że tak powiem, wszyscy razem, może kościół, jakoś, bo tam żeśmy się spotykali, szkoła, kościół, no ja chodziłam do Warszawy od pierwszej klasy do szkoły, bo tak było łatwiej mojej mamie się tam opiekować, bo pracowała cały czas, więc... no, ale... a nie, ale no pamiętam jakieś wydarzenia wspaniałe, wyścig pokoju na przykład. Wszyscy lecieli i jechał ten wyścig pokoju poznańską. A jakże? Warszawa, Berlin, Praha. Do Berlina jechali kolarze nasi. Kilkakrotnie, to znaczy przez kilka lat, potem to się tam zmieniło, ale no wylegał cały Ożarów na... Pamiętam też, uczestniczyłam w tym takie procesje Bożego Ciała, które się zaczynały w naszym kościele i szły do Palotynów, poznańską, do Palotynów z chorągwiami, z tam cuda, wianki. No. No nie było takiego ruchu na poznańskiej przecież. O, i jakoś żeśmy tam no, próbowali, no, myślę, że chyba najbardziej, z tego co pamiętam, najbardziej tak się, no tak jak w małych miejscowościach, integrowali właśnie na takich spotkaniach w kościele, ale też i tego już co prawda nie pamiętam i w tym udziału nie brałam, były pierwszomajowe jakieś, nie wiem, czy pochody, czy jakieś, nie wiem, spotkania, demonstracje, nie wiem co. Nie wiem, gdzie one się odbywały, ale wiem, może tylko takie spotkania, takie zgromadzenia z okazji 1 maja. Ale pamiętam historię. No myślę, że koniecznie musimy porozmawiać przy jakiejś innej okazji o pani Szamowskiej. Czyli tej pani, która była właścicielką domu, w miejscu którego jest teraz drukarnia. Niech pani o niej opowie teraz. Och, to była pani, to była prawniczka. No w czasach, w których ją poznałam, no trudno powiedzieć poznałam, bo to różnica wieku była za duża. To była już dziwaczała, nie pracowała. Ona była właścicielką pięknego, wspaniałego domu, kokosowe dywany, nie wiem, cuda różne tam, rękawiczką białą sprawdzała, balustrady. No legendy były o panie Szamowskiej. Był też pan Szamowski, pan Leszek, który był zupełnie tam za no i jak za... ich pozna, zahukany, że tak powiem, za przytłoczony osobowością swojej żony, która na niego, nie wiem, krzywy, porządkowywał się, spokojnie, taki pan Dulski trochę. Nie buntował się, porządkowywał się, chodził zawsze taki zgarbiony. W momencie, kiedy poznałam, już byli ludzie w podeszłym wieku. Mnie się zdawało, że są kompletnymi staruszkami, bo byłam dzieckiem. I pani Szamowska... Niech pani mówi, proszę. I pani Szamowska była bardzo malowniczą postacią. Ten za czasów, że tak powiem, jej no, działalności, znaczy młodości, nie wiem, takiej no, pełnej sprawności, może tak. Była taką bardzo postacią znaczącą. Pisała, znaczy, ponieważ była prawniczką, więc różne
No tak jak pisarz gminny, powiedzmy. Okay. No nie mam teraz... Ktoś pracowała pomaga, w sądzie. Okay. Kto pomaga w sprawach prawnych, w tam szerokim rzeszom. Ma bardzo oryginalną osobą zresztą. I właśnie w rozkwicie, że tak powiem, tej swojej działalności, to ten dom był na bardzo wysokim poziomie. Ona też chyba była właścicielką takich, nie wiem co tam było, że tak powiem, na początku, w mojej pamięci to tam był GS, tam gdzie teraz jest z tyłu za drukarnią. Tam są jakieś zakłady i taki piętrowy budynek, to był biurowiec, a tak. Dalej były hale produkcyjne. Jakieś, nie wiem, czy to nie było jakieś nasiennictwo holenderskie. To już później, okay. Ale że tak powiem na prapoczątki to były jakieś, nie wiem, tam była samopomoc chłopska, jakiś węgiel się tam kupował, nie wiem, jakieś były miejskie, za mojego dzieciństwa oczywiście, a wcześniej, kiedy to było własnością pani państwa Szamowskich, okay. To tam była chyba jakaś produkcja, nie wiem, a może to były szklarnie, nie wiem. Nie mam wiem. Wrażenie, że było to coś związane nie z produkcją wiem. Rolniczą. Być może oni byli częścią tej spółki. To jest jakby wymyślane. Natomiast no, gdzieś to jest też do sprawdzenia. Natomiast jakby też dla słuchających, bo teraz tych wyburzono przecież ogromne magazyny na ulicy równoległej do Mickiewicza na wschód. Nie pamiętam, jak ona się teraz nazywa. Ma to przy sobie. Kusoczyńskiego. I to faktycznie był ogromny teren, z którego teraz został tylko ten budynek, ten tak zwanego biurowca. Tak, ten malutki. Tak. Z czerwonej cegły teraz pomalowany. Okej. Tak, a tu reszta to była współwłasność, jak rozumiem, Szamowskich kiedyś, tak? Tak, tak uważam. Nie wiem, czy to była. Wiem, że jakoś. No, w świadomości, że tak powiem, mieszkańców Ożarowa, to była jej. No i pani Szamowska właśnie była taką bardzo malowniczą postacią i wracając do uroczystości pierwszomajowych, to takie opowiadanie pamiętam, nie wiem, co było prawdą. Otóż pani Szamowska zasiadała na trybunach. Na tych spotkaniach, jako tak prominentna osoba w mieście, no, to nie było wtedy miasto jeszcze, się osiedle chyba nazywało, dzienne, to jakoś tam wszystko jedno. Nie było miasto, prawa miejskie były dużo później. 67. No właśnie. A ja mówię o latach 50. w zasadzie. No i pani Szamowska się jakoś spóźniała na ten... Na te uroczystości, a jak mówię, była bardzo oryginalną osobą i nie więcej, tylko wybrała się na tę uroczystość w stroju krakowskim. No, mnie się wydawało, że w moim obecnym wieku, no, może nieco młodsza, ale w każdym razie takiej dość też postaci. No i w tym stroju krakowskim z wstążkami. Śpieszyła się, bo te uroczystości były, no powiedzmy w hucie, czy w kablu, czy nie wiem gdzie. W każdym razie wszyscy ją znali, wszyscy myśmy się znali. Jechał ktoś, nie wiem kto, na motorze. I pani Szamowska go zatrzymała, się zatrzymał grzecznie i pani Szamowska na tym motorze furkoczącymi wstęgami pojechała na pierwszomajową. Uroczystość. Taka była pani Szamowska, była bardzo oryginalna. Potem pani Szamowska zaczęła już jak zmarł pan Szamowski, już ona była sama, zaczęła z jakichś powodów, nie wiem z jakich, czy gospodarczych, czy może jakichś, nie wiem, humanitarnych, hodować kozy. Te kozy no, hodowała w tym luksusowym domu wewnątrz. Znaczy nie w gospodarczym budynku, tylko kozy były dopuszczane, znaczy wpuszczane na salony. One spożarły tylko kosowe dywany i w ogóle tam no, powolutku ten pałac się
ku ruinie chylił. No i w jakimś tam momencie to stado się tak rozrosło, że już nie bardzo zdawała radę. I przy... No i też nie wiem, czy to prawda, ale krążyły takie opowieści, że ktoś tam chciał od niej te kozy kupić. Ona kazała uklęknąć i przysięgać na krzyż, że tych kóz nigdy nie zabije. No więc do transakcji nie doszło. Nie wiem, jak te kozy skończyły, znaczy, no potem już ich nie było. Potem były psy u pani Szamowskiej. A potem byli hipisi. I tak, tak, no mniej więcej. Potem byli hipisi, Kora między innymi. To jest opisane, jest jakaś książka. Nie wiem, czy nie samego Sipowicza. Szczerze. Chyba Sipowicza. I między innymi bardzo dokładnie, że tak powiem, jest opisane to miejsce. Bardzo tam sobie chwalili, że tak powiem, bo pani Szamowska, no jak mówię, była taka właśnie bardzo oryginalna i otwarta na różne pomysły. W rezultacie, no ale jakoś przestali tam mieszkać. Nie wiem, czy mieli jakieś lepsze. No tu były, chyba nie było tam bieżącej wody, no bo nigdzie nie było przecież. A może jakoś tam jakieś pompy, nie wiem, studnie wysychały, coś. Zanim wodociągi były, to kłopoty z wodą były poważne, pożarowe. My sami nosiliśmy wiadrami gdzieś tam tą wodę od sąsiadów, bo studnia wysychała latem. No ale to tego, to jest pani druga Teresa, sprawa. Ale to też trochę już prowadzi do czasu, kiedy jest pani na świecie. I, no i jakby to powiedzieć, po pierwsze koledzy, po drugie szkoła, tak naprawdę jak wygląda no, chociażby życie najbliższe. Mówi pani kłopoty z wodą. Jakby najbliższe sklepy, tego typu historie. Niech pani po prostu opowie już, jak to pani życie po prostu szło. Pierwszy znajomy sklep. To był pani Górskiej właśnie, ten, który babcia truskawki sprzedawała na rogu Granicznej i Mickiewicza. Prowadzili to państwo górscy. W mojej pamięci staruszkowie oczywiście. No to taki typowy wiejski sklepik, gdzie tam po mleko chodziłam z bańką. Bardzo mili tacy, no taki sobie to był sklep, bardzo miły. Sklep kolejny był tak zwany po schodkach, tam gdzie teraz jest Aro, czy tam jak ona się tam nazywa. Za Paluchem jest taki sklep, już otwarty, no powiedzmy, od Ido. Ale nie w tym pawiloniku, tylko obok, w tym domu. Rozumiem. No tam historia tego domu też była wstrząsająca. Dosłownie z morderstwem. Ale nie sklepu, tylko domu. Chociaż to byli chyba właściciele, znaczy rodzina właścicieli sklepu. To był też bardzo miły sklep, od dzieciństwa. Znaczy to za długo, bo to jakieś tam, jakieś, to też przy okazji, że tak powiem, podróżowania po tych. No tak, to były sklepy te najbliższe. Moim ulubionym w dzieciństwie sklepem był sklep pana Kaczanowskiego. Nie ma tam teraz tego, budynek stoi, jest odnowiony, nie ma tam sklepu. Tam sprzedawano otóż lody. I latem przywożono lód, jakiś chłodni, nie wiem. No może nie latem, może jakoś wiosną, ale ja pamiętam, że było ciepło. W takich blokach olbrzymich. Zanim to rozumiem, pan Kaczanowski gdzieś do tych lodówek, czy nie wiem czego, wkładał, to leżało przez chwilę, no tak jak węgiel, czy coś tam, na ulicy, przykryte jakimś, ale czym, słomą chyba, czy sianem, czy słomą, chyba
chyba słomu. Przez chwilę, no ale to była wielka atrakcja dla dzieci. To znaczy co, żeście z tym lodem robili? Nie no, sam istnienie tego lata, tu ciepła, tu lód. Patrz jaki lód, jaki jest. O, no i lody w sklepie, nigdzie indziej nie było, takie w wafelku lody. W sklepie pana Kaczanowskiego, no to było oczywiście marzenie wszystkich, moje też nie powiem. I przysięgałam to po drodze do kościoła, a właściwie w drodze powrotnej. Te lody można było wyżebrać u babci. I przysięgałam, że na pewno mi ani odrobina nie spadnie na sukienkę i nie zabrudzę. I oczywiście za każdym razem, absolutnie za każdym, lód spływał po sukience. Nie dało się go zjeść wcześniej, zanim się rozpuścił. No więc to był atrakcja pana, sklepu pana Kaczanowskiego. Jakby tu, no na Kolejowej, to już jest Kolejowa, to już wychodzimy przez przejazd, idziemy do kościoła Kolejową. Na rogu Kolejowej i Mickiewicza był sklep, była budka szewca. Bardzo pan szewc miał taki but ortopedyczny, pamiętam. No długo to jeszcze było. Lekarze, przychodnie. Ohoho. Jeszcze był sklep pani, państwa Czarneckich, tam gdzie jest alkoholowy Bolusia. I na rogu, tam gdzie jest poradnia jakaś tam zdrowej żywności, też był sklep. Bardzo długo. Bardzo długo. Bardzo niedawno, znaczy no bez przesady. Ale w każdym razie no to do lat 80. spokojnie. Jeszcze na kartki się tam jeszcze kupowało. Więc co to są kartki? Długo. A no to w stanie wojennym, a może trochę wcześniej. Czyli lata 80. Były reglamentacja. Co to jest reglamentacja? Ograniczenia w możliwości kupowania, jak w czasie okupacji. No kupowania różnych. Teraz. Teraz. Och, pan tak mówi, jak mój syn, jak oglądał jakiś film w telewizji, mówi, mamo, mój syn się urodził w 81. Mamo, to kiedyś nie było kartek? Tak. Bo tam wynikało z treści tego. No w każdym razie kartki były, no może, nie wiem, na wszystko. No może przesadzam, ale w każdym razie na mięso, na cukier, na kaszę, na alkohol, jak na rozumiem, papierosy. Można było zużyć tylko tyle rzeczy, na ile był przydział, a kto ten przydział był dawał? Przydział. A kto ten przydział dawał? No państwo. Okej. Gdzie się te kartki odbierało? Kartki z pensją. Z pensją? Okej. Nie jestem pewna, ale nie, chyba z pensją. To też jest istotne do... Wiem, rozumiem, ale właśnie nie pamiętam, gdzie się te kartki odbierały. No ja w momencie kartek, to ja już miałam dwoje dzieci, dwoje rodziców w podeszłym wieku, mocno podeszłym. No i mąż i ja. Także mogłam talię rozłożyć. Na buty jeszcze były kartki. Jest pani dumna z tej ilości kartek, widzę. Dumna to nie powiem, raczej wspominam to jako jakiś, nie wiem, no czarny humor, no nie wiem co, no jakiś w ogóle kabaret po prostu, jakiś dans macabre. W każdym razie, realizacja tych kartek to był koszmar, ponieważ ja, no tylko ja mogłam to robić, dzieci były małe, rodzice byli już na tyle niesprawni, że nie było takiej możliwości. No i różne były historie śmieszne z tymi kartkami. Był taki okrutny dowcip,
jak to przychodzi ktoś tam do sklepu mięsnego. Co mi tutaj pani dała? Co to za mięso tu? Co? A, bo proszę pana, na czwartą kategorię, bo były różne kategorie tych mięs, to jest pies rąbany z budą. No, więc tak, zdobycie, znaczy realizacja tych kartek, nie, to w ogóle było, no, kabaret kompletny. Można było wymieniać jakieś tam nośrodki też, chyba takie medyczne, jakieś tam watę, coś tam też były jakieś. No niesłychane to były historie w takim apogeum tego czasu kartkowego. Powiem, że powoli, powoli przeszło. No ale śmierć. No na przykład były też kartki na buty. I któregoś razu w jakimś strasznym tłoku, w Ożarowie zresztą, nabyłam ja buty przepiękne, Adidasy, tyle, że każdy miał, znaczy jeden miał inny numer, rozmiar, drugi inny, bo nie wiem, no o przymierzaniu żadnym nie było mowy, bo tam był tłum wściekły, machając tymi kartkami. No ale to taki był folklor miejski, różne takie, a te buty Adidasy, przecudnej urody, które kupiłam w Ożarowie, także to też jest do tej historii. Element tej historii. O! To były sklepy. Teraz zdrowie. Przychodnie, lekarze. Przychodnia na samym początku, że tak powiem, mojej pamięci. A ja byłam pacjentką doktora Orsika, tego właśnie. Okay. Moje, bo rodzice, mama, bo ojciec jakoś. Ojciec pracował w Warszawie, poza tym jakoś. No, nie wrósł w tą społeczność. Ale mama moja, owszem, moja mama była bardzo, bardzo uspołeczniona, pracowała i w straży, jako, nie wiem kto, no, sekretarka, powiedzmy. Tutaj wolontariuszka. Straży ogniowej, tak. To przez pamięć swojego ojca, który tam na tej Chłodnej. Tak. No i tam jakieś były zawsze wigilie w tej straży, poza tym zajmowała się moja mama, jakby to powiedzieć, zleceniem haftowania sztandaru. Jeszcze do dziś tam mamy jakieś resztki złotych i srebrnych nitek w domu, takie, które zostały po tym hafcie. No, ale wracając do lekarzy. Pierwsza przychodnia była na rogu Mickiewicza i Poznańskiej. Tam jest teraz sushi na dole, tam tak. Gdzie sushi była apteka, tak. Którą prowadziła pani Kuryłowicz. Pani Wanda, słynna. No i to też była jedna z osób z tej grupy towarzyskiej, pani Wanda. Tak. No to też mieszkanka taka od. Przychodnia była na pierwszym piętrze nad apteką. No i tyle. Potem już od razu zbudowano. Nie pamiętam lata tego 60, przejścia. Lata 60, o ile pamiętam. Do... Nie pamiętam tego przejścia. Jak to, czy jeszcze gdzieś była poza tym? Bo to też, nawet jeśli nie budynek, to kwestia lekarzy, bo to też jest jakby no, dość znane. Pani, ja pamiętam taką panią doktor Kościółek. Ona była lekarzem, może jedynym chyba, ale w każdym razie bardzo troskliwie się opiekowała moją babcią. No i całą naszą rodziną. Potem kolejny lekarz, którego, no najpierw był ten doktor Orsik, potem kolejny lekarz, którego pamiętam, to był doktor Pierściński. To już bardzo dobrze pamiętam, bo już wtedy chodziłam do szkoły. No i tam. A moja mama razem z panem doktorem Pierścińskim, że tak powiem, budowali i panią doktor Milej chyba. Chociaż pani doktor Milej była chyba wtedy za młoda.
No ale jakoś tam się ta grupa ludzi. Moja mama była radną w ogóle. Była, że tak powiem, przymusowo. Nie mogą pani mamie, co budowali, tylko żeby to skończyć. Przychodnie, tą, okay, która jest tą tak zwaną starą, znaczy tą przychodnię, która tam jest. Znaczy to był jakiś taki ruch. Nie umiem powiedzieć, na czym polegało to budowanie w każdym razie. Bo przecież nie nadzór. Nie wiem, na czym polegało. W każdym razie była zaangażowana w powstawanie tej przychodni. O, teraz o pani mamie. Mówiła pani, że była społecznicą w tym sensie, że pracowała dla straży trochę przez pamięć po tacie. Mówi pani też, że była radną. Była, to prowadzi trochę do takiego życia społecznego. Bo też jest taki moment, na ile pani pamięta. Tak, śmiało. My żeśmy tego jakoś też nie afiliowali, w takim sensie, że płynnie żeśmy przeszli przez tą okupację i przez takie miejsce przejściowe dla wielu ludzi, którzy mogli pojawiać się w państwie domu. No ale potem też, jakby to powiedzieć, po prostu się pojawia władza, jakby odchodzą Niemcy, pojawiają się najpierw komuniści, potem się jakaś władza pojawia, potem, że tak powiem, życie wraca do normalnego toru, w sensie. Tu się pojawia pani Szamowska, która jakby. No i też jak że tak powiem, jak to działa w sensie publicznym. W sensie jak się po prostu organizują, jak, tego typu rzeczy. Bo to jest zaraz za sklepy, przychodnie, tak sobie myślę, to kolejna duża rzecz, która jakby tworzy gminę, nie? Tak, ale. Ja może. Nie zauważyłam, że tak powiem, tego. Nadzoru władzy, czy w ogóle jakiegoś powstawania czegoś, ponieważ moja mama była taką entuzjastką końca wojny, że tak powiem. Nie. W tych opowiadaniach mojej mamy było tak, że ta. Wojna to było coś takie, ten czas, mimo że działała w AK, tam w Krakowie, jakieś gazetki, coś tam, jak każdy, to że to był taki czas, w którym się nie żyło w ogóle, to był inny, według niej, no zupełnie inny tryb, że tak powiem. I tak się tym końcem wojny i wolnością, jakby ją teraz, że tak powiem, nie definiować, była taką entuzjastką tego, że no, we wszystkie te społeczne jakieś tam ruchy, no więc najpierw tam pomoc tym uciekinierom warszawskim, potem no z tej, była też taka postać w Ożarowie, pani Miszalska. Ja nie wiem, jaką ona pełniła funkcję, ale ona dla mnie i dla, nie wiem, z tego co ja pamiętam, to dla miasta, przynajmniej tej części, którą to była właśnie nie tyle władza, ta administracja. Po pani Miszalskiej zależało wszystko. Kim ona była? Nie wiem. Jakimś urzędniczką ona nie była, to nie miało, tak mi się przynajmniej zdaje, nie miało to nic wspólnego z partią na przykład, czy z jakimiś tam, tak myślę, ale być może nie. Była no, jakąś taką wszechwładną administratorką. Jak tam trzeba było jakiś, nie wiem, przydział na coś, to u pani Miszalskiej. Pani Miszalska mieszkała na rogu Kusocińskiego właśnie i Granicznej. Okay. A pracowała w gminie. No
I jakoś, nie wiem, czy przez to, ja nie wiem, jak to się stało, a no i były zebrania tak mieszkańców, jakieś tam decyzje podejmowano, nie wiem. A moja mama została tą radną, że tak powiem, no nie z przymusu, tylko ponieważ była, ponieważ się angażowała w różne te społeczne sprawy, to chyba właśnie pani Miszalska wymyśliła, że znaczy nie tylko ona, ale jakieś tam no, gremium, że to będzie tak dobrze, bo tak bezpartyjna, ja uczestniczyła też w życiu kościoła jakoś tam, nie wiem, na pielgrzymki chodziło coś tam. No właśnie taka tego tutaj kościelna powiedzmy i kobieta. I że to inteligencja, że to pasowało do tego rozdzielnika, bo to tak suwak nie jest pomysłem feministek bieżącym, tylko historycznie już był. No i w ten sposób moja mama została radna. To była absolutnie społeczna działalność. Nie było z tego żadnych profitów. Żadnych, nie mówią o pieniądzach, ale nawet moja mama walczyła przez całe swoje bycie radną o to, żeby na rogu granicznej Prusa, nad naszym domem, była latarnia, która to latarnia miała oświetlać ten zakątek kompletnie ciemny przez lat wiele i jeszcze błotnisty i coś tam. No i na każdej tej, to były jakieś chyba cykliczne te zebrania, takie ustalony był ten cykl. Więc na każdej tym spotkaniu, to się jakoś nazywało, nie wiem, obradach rady, zapewniano ją, że tak już jest latarnia. I tak to przez cały ten czas bycia radną. No, latarnia jest od niedawna, ale jest. Ale nie wygląda mi to na zasługę mojej mamy. Czy pani mama zajmowała się zawodowo, jeśli można zapytać? Była księgową. Była główną księgową w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Zoologii. W zasadzie miałam tylko w moim sąsiedztwie był tylko Grzesio Bąk naprzeciwko, mój przyjaciel z Piaskownicy. Mam tu kilka zdjęć. Grzesio Bąk był... Nie jesteśmy w stanie tego pokazać. Nie, więc... no oczywiście. Chcę tylko powiedzieć... O, to jest pierwsze zdjęcie, ten wózeczek. To są moje drugie chyba urodziny. Aha. Jeden tam z tych pajaców w piżamach, że tak powiem. O, to któreś z tych, to jestem chyba ja. Albo to, w każdym razie. A to jest Grzesio, który był nieco ode mnie młodszy. No, więc to był jedyny, mój największy przyjaciel, do dziś zresztą, mój przyjaciel z Piaskownicy. Tu mamy już Grzesia starszego. To jest na schodach naszego domu, to jest Grzesio. To jestem ja z moim pusiem, ulubionym pieskiem. To jest dziecko pana Stefaniaka. Pan Stefaniak mieszkał na Mickiewicza. I z Grzesiem jego mamą chodziliśmy na glinki. Glinki były w polu na zachód. Tam jest stara cegielnia, rozumiem, tak? No tak. Gdzie Ołtarzew? No w stronę Ołtarzewa cegielnia. Czyli teraz była, tam nie ma nic. Teraz nie ma, ale kiedyś była. Tak. Czyli tam, gdzie Grabskiego, czyli tam, gdzie w tej chwili ogródki działkowe, te magazyny wielkie. No tak, ogródki działkowe, ale coś mi się wydaje, że one były bardziej, że one, że te glinki nasze były dalej od torów. Okej. Że one nie były tam, bo też no, tam na pewno były glinki. Tam jest kilka w ogóle stawów. Tam jest kilka stawów, ale te nasze glinki już nie istnieją i chodziło się tam na raki otóż. Okej.
łowiliśmy tam raki. No a potem się, a to jest zdjęcie obok, posesji doktora Orsika jest taki dom czynszowy, tak, przez płot. I tam mieszkał, chciał być słynny, no słynny, ożarowski fotograf, pan Pałucha, albo Pałucha chyba się nazywał. I to jest właśnie zdjęcie na posesji pana Pałuchy. Jak mówiła moja mama, nie można mi było złapać, tak to jest, jest no, jakiś rok z czymś tam, uciekałam tam, może, może niechętna byłam zdjęciom już od tamtego czasu. Aha. Tak, to takie są, to są jakieś stare, to jest na schodach mojego domu, moja mama z jakimiś tam koleżankami, chyba nie ma tu sąsiadek. Tak. Oto też jest, to jestem ja z babcią Żurkową, tą, tą od truskawek, też pan Pałucha. Tak, tak, tak. Tak, to są wszystko, to są wszystko zdjęcia. To, a to są moi sąsiedzi, to jest mój chrzest otóż, bo ja bardzo chorowałam w dzieciństwie i chrzest był dopiero w tym wieku tutaj widoczny. Obok są sąsiedzi, to jest ten pan, to jest Wojtek Bąk, starszy brat Grzesia, mojego przyjaciela z piaskownicy, i tak zwana ciocia Danusia, czyli obecnie się Haber nazywa, sąsiadka, to sąsiedzi po obu stronach naszej posesji. To już nie pan Pałucha, nie wiem kto to robił, no ale tak. Dobrze. Ach, moja mama potem na emeryturze pracowała w szkole dwójka, to jest chyba w Ołtarzewie, przy kablu. I to jest właśnie, tutaj jest moja mama, była sekretarką w tej szkole. Tutaj jest pan Dunal, który do dziś działa. No i jakaś tam klasa. Klasa ósma. A! No to jest moja mama, która tam pracowała jako sekretarka. Tak. To są. A to jest zdjęcie z Bożego Ciała. Ta panienka w krakowskim ubranku to jest moja córka, która ma w tej chwili 40 lat. Pani teraz chce oszczędzić ludziom. Jasne, jasne. Nie, no to pan, pan wykazuje. Bo, znaczy, bo jakby to, co my widzimy, oni tego nie zobaczą. Nie, no to oczywiste. No, to raczej może, może któreś, bo mam też takie zdjęcie z pierwszej komunii przed kościołem tym starym. Stary kościół był, był drewniany, taka... No, nie wiem, czy to jest dobre słowo, zwłaszcza na kościół taki, no, kształcie stodoły, powiedzmy. Ale bardzo, bardzo lubiliśmy, że tak powiem, ten kościół. Był taki, więc właśnie zdjęcie od komunii mojej pierwszej, grupowe oczywiście, jest z księdzem, proboszczem, między innymi jest na tym, to jest ten sam rocznik, Szypietowski Maciek. Kto tam jeszcze ze znajomych, ktoś tam jeszcze z osób, które... No i ten właśnie proboszcz, ale nie mogłam za Boga znaleźć tego zdjęcia, no ale to przy okazji, jeśli no będzie teraz, taka możliwość, to można by to... Jakby trochę też idziemy takim tropem pani życia, zostawiając te wszystkie historie, można powiedzieć, domów w tej części Żerowa. Tak, tak, to bo to też się ładnie dzieli na dzielnik. Teraz, żeby zamknąć tą pierwszą część, to mamy opowiedziane takie wczesne lata pani, trochę dzieciństwo. Teraz jest kwestia tego... trochę też można powiedzieć taki środkowy PRL, kartki, ale też jest kwestia tego przejścia od komuny do jakby do tego wyzwolonego świata. I też jak pani to pamięta, jak takie życie rodzinne, jakby życie gospodarcze trochę, jak to wyglądało. Ja też jakby nie wiem, jaki jest pani zawód, że tak powiem, wykonywany. Też jak to, że tak powiem, jak sobie też pani radzi? No to było tak.
I ja w... moja mama odkładała, proszę pana, co miesiąc 100 zł na książeczkę mieszkaniową. I proszę sobie wyobrazić, że jak ja poszłam do pracy, skończywszy studia, ja jestem z zawodu informatykiem. Babcia informatyk. Zdumiewające. No, ale no to już oczywiście nie ma nic wspólnego z dzisiejszą tą, ale tak, programowałam ja w PL1 i w Cobolu, no to są historia kompletna. Mało tego. No ale to nie o żart. Natomiast o Cobol, słyszałem nazwę Cobol, o tyle mogę pani powiedzieć. Myślę, że dla jakichś znajomych informatyków po tych właściwych studiach, albo na matematyce, albo na informatyce, dla nich byłoby to kawałek ciekawy. Ach, a tam jest, no ja mam świetną historię o w ogóle o tych początkach. Niech to pani opowie, bo teraz. Bo szkoła, na uniwersytecie ta szkoła, że tak powiem, ta informatyka się rozwijała bardzo bujnie, tyle że bez sprzętu, bez maszyn. Potem używano, to się nazywało GIR. To jakiś skrót, ale nie wiem. Okej. Dobra, wszystko jedno. To była taka jakaś przedpotopowa maszyna. Przecudnej urody. Nie można było studentom, oczywiście nie można nam było wchodzić. I ona pracowała w Algolu. Język no, symboliczny. No nie miała też wewnętrzny, tak, ten wewnętrzny taki język. Ale myśmy w ramach ćwiczeń programowali w Algolu. Pisał, jak to było? A pisało się treść programu słownie, napisywało się, to oddawało się do dziurkarek i na taśmie takiej dziurkowanej panie na maszynie tamtego wypisywały to, treść tego programu. I to na tej taśmie zapuszczano do tego gira nieszczęsnego. No i coś tam wyszło albo nie wyszło. Liczyło się albo nie. Czy to było jakieś praktyczne zlecenie, żeby on coś przeliczył z... No tak, 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 tak. Napisał, narysował, różnie. No i teraz tak. Jeżeli były tam błędy, pamiętam coś takiego, co się w ogóle w głowie nie mieści. Otóż poprawiało się, na tej taśmie poprawiało się to. Zaklejając jedne dziurki? Tak, na tak zwanym Chińczyku. Aha. Naciągało się tą taśmę na takiego jeża. Zaklejało się to taką, nie wiem, sreberkiem takim, okay, taką folią. No i się tam dziurki, gdzie trzeba. Sama to robiłam, ale jak ja to wykrywałam, nie pamiętam tego kompletnie. No już w pracy już był postęp, bo już były karty dziurkowane i to był już Odra. Odra, a potem IBM-y. I w pracy gdzie pani pracowała? Pracowałam, pierwsza praca, to jeszcze przed dyplomem. To był Branżowy Ośrodek Organizacji Informatyki Przemysłu Motoryzacyjnego. Za tym wieżowcem, teraz już nie ma go chyba, na Stalingradzkiej, a teraz co to jest? Jagiellońska. Żerań, ale tu zaraz za rondem. Miała pani związek z samochodami. Co to znaczy? To była kwestia automatyki? Nie, to były finansowo jakieś tam, okay, sprawozdania.
I do czego wam taką potrzebę, czy nie lepiej było wziąć, nie wiem, kolejnego księgowego? Niech pomyślę, co myśmy tam w ogóle robili? Jakie zestawienia finansowe? A dlaczego? No nie, no bo do całego zjednoczenia, bo tam było zjednoczenie tego przemysłu motoryzacyjnego. Rozumiem. A dlaczego myśmy to tłukli na tych komputerach? Nie. A zjednoczenie przemysłu motoryzacyjnego, nic o tym nie wiem. To jest FSO. Nie, no to były, to było tak, że wszystkie te motoryzacje, znaczy zjednoczenie, to zjednoczenie, to aha, wszystkie te zakłady motoryzacyjne należały do zjednoczenia, czyli FSO, PIMOT, w okay. PIMOCie były te, no nie wiem, była tam taka ścianka, o, była tam taka ścianka, gdzie hamowano, hamownia tak zwana, gdzie hamowano, aha, ćwiczono hamowanie samochodu. Co tam jeszcze? Mało tego, te wszystkie takie zakłady, jakieś tam, wszystkie te zakłady przemysłu motoryzacyjnego, czyli jakieś tam hamulce, jakieś, nie wiem, proszkownie, jakieś coś tam. Ach, czyli także te wszystkie podzespoły. Wszystkie, tak, wszystkie podzespoły, Bielsko-Biała. Maluchy, tak. Tak. No, ale to też była piękna historia. No to pani. Bo a potem pojawiły się IBM-y. W tak. zasadzie też obserwowała pani od zera tę informatykę. Musi być. Ale to nie jest ożarowska historia. Ja też tak. nie wiem. Zaraz do Ożarowa wrócimy. Ale muszę zadać jeszcze pytanie, tak po prostu z czystej ciekawości. Przeczuwała pani, że spotka się jeszcze z taką rewolucją komputerową jak teraz? Nie. Nie. Jakieś, no, w ogóle ta historia informatyki, której byłam świadkiem, jest to niewyobrażalna zupełnie. Ja już jako kompletnie dorosła, więc nie w jakichś zamierzchłych czasach, pracowałam, no, maszyny, komputery, teraz wszystkie te wiadomości, które się mieściły w tych salach olbrzymich, gdzie były szafy po prostu, pamięć, kupujemy pamięć, pach, pamięć, przywieziono tą pamięć jakimiś tam samolotami, coś tam, ach, pamięć, mamy nową pamięć, no i pamięć była wielkości szafy trzydrzwiowej gdańskiej z lustrem. Jak, ale się omsknęła, jak wyładowywali ją z kontenera z pociągu. I no. się trochę wgniotła. Pamięć, okej. Okay. Pamięć się wgniotła. No to tak jakby. No ja rozumiem, tak. No. Ja już nie pamiętam, jakie były cuda z tym. Nie wiem, czy zwracano tą pamięć, czy skąd ona przyjechała, nie wiem, chyba z Niemiec wtedy. Znaczy, no oczywiście IBM-owska, ale no jakieś były straszne historie, no bo co to tam, no, duże takie, no to oj, spadło, no ale to była pamięć niestety. A w końcu chyba jakoś ją naprawiono albo przywieziono drugą, no nie pamiętam. Co pani motywowało też, żeby studiować tę informatykę? To chyba dość rzadki wybór był w tych czasach, prawda? Ponieważ matematyka wydawała mi się najłatwiejszym przedmiotem w czasie szkolnym, że tak powiem. Nie byłam w stanie nauczyć się historii w żaden żywy sposób. Stosowałam jakieś metody. Gdzieś tam ktoś mi powiedział, że Kościuszko, jak tam studiował, nie wiem, w Esponcie czy gdzieś tam, to tak ucząc się, to tam, żeby nie zasnąć, to trzymał nogi, stopy w zimnej wodzie. Też stosowałam, nic nie pomogło. Historia kompletnie mnie nie wchodziła. No nie mówiąc już o biologii, ale na szczęście
biologia nie była w naszej szkole jakoś specjalnie pilnie, że tak powiem, tam sprawdzana. No ale no poza polskim, czy tam powiedzmy literaturą i matematyką, to te wszystkie przedmioty, biologia, no chemia i fizyka też, no bo to, to stąd, no po prostu okay. Stąd. I teraz próbując jakby domknąć Pani osobistą historię, bo zaczęła Pani mówić, i my to anegdotę się przerwali, o matce, która odkradała na książeczce 100 zł. Ach, właśnie, 100 zł. I ja na początku, znaczy po skończeniu studiów, już w pracy, już zaczęłam pracować właśnie w tym Polmocie. Dostałam mieszkanie, otóż na ścianie wschodniej, na Grzybowskiej. A jeszcze mam ładny wątek z tym mieszkaniem, znaczy nie z tym mieszkaniem też swoją drogą, ale był taki czas, ja byłam zameldowana w Warszawie od dzieciństwa, bo był taki czas, że nie można było się przemeldować z podwarszawskich tych do Warszawy. Dlaczego tak było? Dlaczego tak było? Ja nie wiem, dlaczego tak było. Ale był nawet film taki, Nie ma róży bez ognia, czy tak, jakoś tak, tam. Tak. To tam właśnie takie były jakieś. Chodziło o to, żeby, no, że nie było mieszkań, może chodziło. Okay. Nie było mieszkań, no i... Ach, rozumiem, jakby trochę ograniczyć i zdystansować ograniczyć, tych, tak. Okay. I no. No nie, żeby tam ludzie się nie... I ten przepis zaowocował między innymi tym, że ludzie ze wsi zasiedlili na przykład nasze sąsiedztwo. Przyjeżdżali ludzie ze wsi, kupowali ziemię właśnie od tych rolników, od pani Zielińskiej na przykład. I budowali takie biedadomki. No i powoli tam się dorabiali, ale myśmy mieli takich sąsiadów bardzo... Znaczy oni teraz mieszkają do dzisiaj, nie w tym miejscu, ale bardzo, znaczy ten staw bardzo dobrze im zrobił, że tak powiem, finansowo. A to też jest taka, jakby to powiedzieć, takie... dogęszczanie tych dawnych kolonii Franciszków takim nowym... No tak. Znaczy nie był to jakiś masowy ten, ale był. No w naszym sąsiedztwie byli ludzie... Nawet ze względu na to, że nie można było właśnie się... Tak, że nie można było do Warszawy, znaczy... Tak to jest w moim pojęciu. Nie wiem, co nimi powodowało i dlaczego mieliby akurat, no nie wiem, może to tak jak w Ziemi Obiecanej, nie? Że tam do tej Łodzi tam ciągnęli z większej zarobku. No właśnie. Pani Teresie, mam poczucie, że taką pierwszą część, trochę osobistą, możemy, jeśli Pani to uważa za wyczerpane, skończyć. No i spotkać się faktycznie na takim planem. Tak.